Sytuacja jest napięta. Mówi zapytany przez nas o komentarz dotyczący spółki prezes MPK Jerzy Leszczyński. W miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym trwa protest związkowców, którzy obawiają się utraty miejsc pracy. Chciałbym tutaj powiedzieć, że tą akcję, jedną i drugą, bo już były dwie akcje w rynku, zorganizowali związkowcy. No oczywiście wcale my jako zarząd nie uciekamy od tego. Jestem z nimi sercem, duchem i ciałem. Byłem na tych akcjach. Protestacyjnych razem z nimi i mówiąc krótko, jako zarząd wspieramy ich. W tej kwestii wspieramy. Wiele się różnimy, mamy swoje negocjacje, mamy swoje boje, ale tutaj idziemy razem. E, zwarci gotowi. I jak dodaje prezes obcięcie 4 milionów złotych z 19 milionowej rekompensaty, to dla spółki duża strata, dlatego konieczne jest szukanie oszczędności. Jeszcze w grudniu radni klubu PiS wybieram Nowy Sącz zapewniali, że różnica zostanie pokryta z tak zwanych wolnych środków. Jeśli spółka odzyska te pieniądze, jest w stanie spokojnie funkcjonować. My w tych 19 milionach jesteśmy w stanie się obracać. To znaczy mamy na bieżącą działalność ale proszę też wiedzieć, że spółka prowadzi inwestycje. My chcemy się dalej rozwijać. Dalej chcemy kupować autobusy nowe. Chcemy budować dworzec przesiadkowy przy Bulwarze Narwiku. Mamy tutaj, no co tu dużo mówić zapóźnioną infrastrukturę przecież to są budynki z lat 70., -tych, 80., -tych. To, to widać gołym okiem, nie trzeba tłumaczyć. Także rozpoczęliśmy tutaj remont jednej hali, mamy plany odnośnie drugiej hali, remontujemy też biurowiec. Także mamy też inwestycje. Te 19 milionów, jak gdyby w planach naszych. Zamykało to wszystko. I jak dodaje prezes, jest także szansa na podwyżki dla pracowników. Nawet w tym budżecie naszym, dostosowującym się oczywiście do tego, co prezes nam zabezpieczył, te 19,5 miliona, nawet była tam mała, mała, powtarzam, żeby mnie trzymać za słowo, nieznaczna podwyżka dla pracowników. Także gdybyśmy odzyskali te pieniądze, no to też byśmy siedli do stołu razem ze związkowcami i tutaj negocjowali, powiedzmy, jakieś, jakąś podwyżkę. Na razie nie wiadomo, z jakich ich środków zostanie pokryta brakująca rekompensata. Klub radnych PiS wybieram nowy sąs zadeklarował, że poprze uchwałę przekazującą brakującą kwotę z tak zwanych wolnych środków, zaznaczając jednocześnie, że nie zgodzi się, aby odbyło się to kosztem dopłat do wody i ścieków. Kolejna dyskusja na ten temat zaplanowana jest w porządku obrad wtorkowej sesji Rady Miasta.